Następny dzień przemyśliłem sobie, jakie są dwa sposoby. Bo to jest połapane tutaj na tych śrubkach, tu, tu i te trzymają, bo widać, że one wystawają na drugą stronę. Ale tak patrząc, jak to było robione, to widać, że to było lutowane później, bo jeszcze tutaj kalafonia nakapała. Więc chyba opcja będzie A. Całe trafo, które jest od początku do końca, wyjdzie delikatnie z racji wieku, że ten silikon popuścił. Opcja B. Muszę wszystkie MOSFETy, tyrystory, tranzystory odlutować razem z kondensatorami i od cewkę tak samo. Później tylko będzie jaja, żeby to scalić, żeby zaś to wpasować wszystko razem. I jestem troszkę w kropce. Spróbujemy opcję delikatną, a jak się nie uda opcja delikatna, to będę musiał wszystko wylutowywać. Też mi zależy na tym, żeby jak najszybciej to zrobić, żeby regulator wrócił do pracy, bo teraz na siebie nie zarabia. Więc lecimy z tematem. By nie naciągać na minuty, przyszykowałem sobie już wszystkie woreczki na śrubki. Pierwsze woreczki już są. Wziąłem sobie wkrętarkę i będę to wkrętarką leciał. Nie chcę po prostu na to zbyt dużo czasu poświęcić, bo i tak znając życie będzie ból dupy. Z racji, że będę musiał zmierzyć praktycznie wszystkie elementy, bo nie wiem, co tam się dzieje w środku. Czy jakiś element puszcza, cewka się przegrzewa, czy cokolwiek. Będę musiał wszystko spróbować przemierzyć, bo się okazuje po tym, jak to jest porobione, to jest tylko cewka. Cewka dławik, nazwijmy to tak. I to może się okazać, że po prostu jest zmęczone już. Jeszcze muszę troszeczkę pokręcić. No i to są takie mostki. Ja stawiam że tak, tu są dziurki. I ten mostek dociska elementy robocze, te. Zobaczymy, co tam jest. Dociskają te mostki elementy. Dam sobie to do tego worka. Radę. Więc lecimy z tematem. Nie chcę naciągać na minuty, dlatego wkrętarka. Tak to bym to ręcznie leciał. O, a tutaj już jakiś problem. To nie chcę puścić. A to czemu? Tutaj nic nie ma. Trzyma. Ale podważanie metalowymi elementami nie biorę pod uwagę. Kiwać się kiwa. Do przodu, do tyłu, ale wyjść nie chcę. Nie wiem dlaczego. Możliwe, że coś się wylało, bo tutaj też jest taka substancja. Czasem się spotyka na elektronice, jest taka czerwona farba a la Loctite, a to wszystko jest już rozpuszczone. Coś tu się grzało. Więc nie ma tutaj, jak to się mówi, że boli. Tutaj też nie chcę za bardzo wyjść. Ten puścił. Coś możliwe, że się już tutaj dzieje. No ale to też ma swoje lata. Dlatego wolę to jeszcze rozebrać. Ewentualnie powymieniać jakieś części, póki jeszcze jest możliwe. Nie chcę, żeby doszło do jakiejś skrajnej sytuacji. Mamy śrubeczki. Bez podkładeczek. Teraz zobaczymy, czy płyta jest tak w miarę, ale nie chcę ciągnąć, coś strzela. Nie za bardzo. Może to się pogłóźniło. Nie chcę. Z tego, co tak obserwowałem, to tutaj ten
masa była dodana później, a tu jest nalany ten silikon taki uzupełniający, żeby przewodziło temperaturę i izolowało przed powietrzem i środowiskiem. Tak patrzę do środka, to są duże kondensatory. Może później zdjęcie wrzucę. To jest 160 V, 560 mikrofaradów. I tutaj ich raz, dwa, trzy, cztery. Cztery są, a tutaj prawdopodobnie to samo razy dwa. Więc nie wiem. Spróbujemy poruszać. Tu gdzieś miałem taki nożyk. Damy sobie kamerę bardziej w dół. I spróbujemy to troszeczkę naciągnąć. I podważyć. Ale to nie chcę za bardzo. Miałem tu gdzieś taki mój ulubiony śrubokręt, dlatego pierwszy umarł, pęknął. Po prostu tak był eksploatowany, że pęknął. No i chyba nic z tego, by to delikatnie wyciągnąć. Chyba będzie opcja B. Nie chcę tego za bardzo rozrzeźbić, bo jednak to jest tak dość solidnie zbudowane. Z tej strony tak bardziej się poddaje, ale potrzebował coś bardziej ostrego, bo to jest za mało ostre. Ten jest bardziej ostry. Śrubokręcik. Jeden z moich pierwszych zestawów elektrycznych. O, dobra. Nie ma jak to na chama wbić śrubokręt. Tylko muszę się liczyć z tym, że tam gdzieś jest uzwojenie i mogę je uszkodzić, więc może być dupa, ale idzie i zrobimy to tak jak zazwyczaj, wbijemy, drugim zaklinujemy, choć nie za bardzo chcę. Teraz by musiałem drugą stronę tak samo zrobić, choć nie wiem czy nie wziąć nóż i tutaj to wszystko wyrzeźbić. I tak to chyba zrobimy. Mamy tu już naciągnięte, więc ten silikon powinien bardziej być podatny na manipulację. To później będę musiał wszystko zaś uzupełnić, żeby nie dzwoniło i żeby dotykało tam, gdzie trzeba. I to będzie jakaś masa, to nie jest silikon. To będzie jakaś masa izolacyjna. I od dołu chyba też to jest nawalone. Więc będzie straszliwy ból dupy to wyczyścić i poskładać, ale chyba warto. Tym bardziej, że już to tak nie chce się chować. Rusza się. Spróbujmy drugą stronę. Ten sam motyw wbijemy sobie. Najpierw śrubokręt nie chce, więc damy sobie nóż. Po nożu śrubokręt. Teraz wszystko powycinamy. Prawie wszystko powycinamy, bo to też wszystko nie będzie chciało pójść. No i będzie rzeźnia, żeby to poskładać. Już to czuję. No ale co się nie robi, żeby zaoszczędzić? Bo jakby się coś zjarało, to i tak bym musiał to zrobić, i tak bym to musiał zrobić. Tylko że wtedy na pewno większe straty by były. Już nie wiadomo, ile strat narobię z samej próby otwierania. Widać, że ta masa jeszcze jest pod spodem. Ale już umiem śrubokręt z jednej strony wsadzić głębiej i z drugiej, ale to dalej nie chcę drgnąć. Czy tu jeszcze gdzieś coś się trzyma? Tu się będzie trzymało na tym całym, bo tu jest taki mega glut zrobiony i on trzyma mi radiator z płytą. I to prawdopodobnie mnie trzyma. Tak, to ani nie drgnie.
Więc muszę teraz spróbować to przeciąć w połowie, bo nie wiem, czy tutaj jeszcze z drugiej strony są jakieś elementy SMD. Jak coś uwalę, to już nie będzie drogi powrotu, jak to się mówi, bo nie mam skąd podejrzeć. Ale widać, że jak to odciągam, zaczyna puszczać. Więc idziemy w dobrą stronę. To tutaj się poddaje. Szczelanie nie do końca mnie satysfakcjonuje, bo to jest bardziej pękanie plastiku niż silikonu. Ale idzie moim tym wynalazkiem. Teraz tylko spokój nas uratuje, jak to się mówi. I nic za bardzo na siłę, żeby nie popsuć więcej niż chcemy naprawić. Chyba przeszedłem. Nowy lot. I teraz tak, płyta się tutaj rusza z tej strony. Puśćmy to. Z tej strony też się rusza. Jedynie chyba te elementy wykonawcze się przykleiły do płyty, raczej tutaj do radiatora. Spróbuję to pokazać tutaj w środku. Się przykleiło. Zaraz zrobię wam zdjęcie i będziecie widzieć dokładnie, o czym mówię. Lecimy dalej. No, chyba puściło. To dalej mnie trzyma. Ale tutaj już więcej śrubek pod tym nie ma, więc to powinno pójść. Płyta trzyma z jednej strony. Tutaj to jest przecięte. Tylko mnie trzyma tutaj to. Zrobię sobie bardziej tak kamerę. To wygląda na to, że tutaj ta cała masa, co jest, to ona trzyma to z boku, a tutaj jest tylko taki. O nie, nie jest obrzeże. Tu jest masa z boku, tu cała, ale to jest w takim dużym korytku. Więc jak to trzyma po całej szerokości, to będzie straszliwy ból dupy, żeby to odczepić. Praktycznie niemożliwe, bo to jest za duża powierzchnia trzymania, dlatego to mogło być składane w innej kolejności niż ja to próbuję teraz wyciągnąć. Bym potrzebował dojście tutaj od góry, żeby tu coś od góry wsadzić i nożykiem objechać to po całej długości, więc stawiam na to, że fajnie, że poszło kawałek, ale dalej nie zajdziemy. Właśnie z racji tego, że to jest za duża powierzchnia trzymania i szybciej płyta pęknie albo coś rozwalę, niż to pójdzie. Więc miało być fajnie. O, tu właśnie o co mi chodzi. Tu pokażę, o co mi chodziło. Mamy ten ostry i musimy się tutaj wbić od boku. Tu od boku się wbić i nacinać, jak tutaj to też jest. Czyli to jest tutaj też zaklejone, więc nie ma szans, żeby to zrobić tak, jak ja chcę. Jest to zbyt mocno złapane. Właśnie o to chodzi. Widzicie? Pełno tego kleju wywalam, więc no niestety. Widzicie, jak to wychodzi ten klej? Jest to za mocno złapane, żeby to wyszarpać z jednej strony. Aha, i to się kończy. Czyli tu jednak, tak jak mówiłem, to będzie taki kawałeczek tylko i tu się ten plastik kończy, a reszta jest
ta masa będzie trzymała mniej więcej na takiej szerokości całego radiatora. Jest niemożliwe, żeby to zrobić bez uszkodzenia, więc szykuję lutownicę i będziemy to wszystko rozlutowywać. Tranzystory zostaną, nie będę je ściągać, znaczy nie będę je wylutowywać. Stawiam, że coś będzie z kondensatorami, albo zobaczymy z drugiej strony, co jest. Więc trochę posprzątam i lecimy dalej.